Posłuż się cyrklem, by na kawałku tektury narysować dwa okręgi o tej samej średnicy. W środku każdego z nich zaznacz trzykrotnie mniejszy okrąg. Wytnij obydwa koła i zrób w nich rozcięcie w kształcie litery V. Ułatwi ci to późniejsze nawijanie włóczki. Złóż oba koła razem i nawin na nie włóczkę tak, by zajęła całą powierzchnię. Im więcej włóczki nawiniesz, tym bardziej puszysty będzie pompon. Przetnij włóczkę wokół zewnętrznej krawędzi złożonych kół, wkładając pomiędzy nie ostrze nożyczek. Utnij kawałek włóczki i zawiąż go ściśle na podwójny supełek między dwoma kołami. Usuń tekturowe koła, napusz pompon w dłoniach. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przytnij go delikatnie, by nadać ładniejszy kształt.